Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, pewien kolega poprosił mnie, abym zmasterował mu jego wydawnictwo, które nagrane zostało 30 lat temu, dokładnie w roku 93. Wydawnictwo to nosi nazwę The Personal Fragment of Life i jest to zespół Neolithic. Całe nagranie powstało w Modern Sound Studio w Gdyni, a inżynierem był Bogdan Kuźniak. No i wiadomo, no, taka muzyka jeszcze z tych czasów w jakiejś tam Polsce, no nie było internetu, nie było takiego dostępu do wiedzy jak mamy to dzisiaj. No i dużo z tych materiałów z tych lat jest dzisiaj trochę nieaktualnych brzmieniowo, no bo to taki był trochę poligon. Zresztą dzisiaj też jest trochę to poligon. W każdym razie ja też mam tutaj poligon, bo zostałem poproszony o remaster tego. No takie rzeczy się remasteruje bardzo trudno, bo w większości przypadków są one dość mocno już skompresowane na wejściu i tak naprawdę nie wiadomo trochę za bardzo, co tutaj zrobić. Postanowiłem, że wam włączę kawałek, co tu poszpądziłem, bo efekty mnie zadowalają i muszę przyznać, że już robię się coraz lepszy w te klocki, kurczę, bo robię takie dziwne, takie głupie rzeczy, bo to nie jest kwestia zapięcia jakiegoś multipresora i equalizera na traku i już mamy to, tylko tu się dzieją grubsze rzeczy. W każdym razie, pierwszy track, który widzicie, to jest oryginalna ścieżka, drugi to jest vinyl master i trzecie to jest CD master. Puszczę wam szybciutko po kolei, jak to brzmi i zobaczcie, jakie fajne rzeczy można zrobić dzisiaj z takiego oryginalnego źródła. To był nasz oryginał, a teraz będę się przeklikiwał między wersjami. Ta w środku to jest winylowa, ta na CD jest czerwona, ona jest najgłośniejsza, no bo na winyl robimy troszkę ciszej. Generalnie zwróćcie uwagę bardziej na to, w jakim miejscu są pasma, a nie na to, jaka jest głośność plików. Będę się przeklikiwał, będziecie widzieć na ekranie, która ścieżka gra kiedy. Pierwsza to jest oryginalny ślad, druga to jest zmasterowana ta ścieżka na winyl, a trzecia to jest master CD. Jedziemy! Tak to wygląda. Ja jestem zadowolony. Zaraz to potnę na plasterki, stworzę z tego obrazy płyt i wersję na winyl i wyślę do, mam nadzieję, zadowolonego zespołu. Jeżeli macie jakieś takie starocie, jakieś takie stare rzeczy gdzieś tam na strychach i chcielibyście wpchnąć w nie nowe życie, to zapraszam. Myślę, że już zaczynam rozumieć, jak to wszystko działa.